Wrocław już po raz trzeci wybiera człowieka bez barier. Wrocław bez barier to plebiscyt, który ma zachęcić firmy, organizacje pozarządowe i osoby indywidualne do działań promujących dostępność i brak dyskryminacji. Wyróżniając, chcemy nagradzać tych, którzy przełamują stereotypy na temat osób niepełnosprawnych, podkreśla Bartłomiej Skrzyński, rzecznik miasta do spraw osób niepełnosprawnych. Warto wręczać nagrody i zachęcać wszystkich mieszkańców Wrocławia do tego, że dzisiaj być dostępnym to moim zdaniem być trendy, a być dostępnym to być fajnym i otwartym człowiekiem. I właśnie takie osoby i instytucje zostaną nagrodzone certyfikatami Wrocław bez barier. Jak przyznaje ubiegłoroczny laureat Paweł Parus, od wielu lat działający na polu aktywizacji osób niepełnosprawnych, a także jeden z założycieli klubu kibiców niepełnosprawnych, taka nagroda to wielkie wyróżnienie, ale i motywacja do dalszych działań. To jest taki motor, pewna siła napędowa do tego, żeby dalej działać, żeby dalej móc robić to, co się robiło do tej pory tak naprawdę, bo przecież nie ukrywajmy, że w tak wielu działaniach czasami przychodzą chwile jakiegoś zwątpienia, szczególnie zmęczenia, gdyż tych prac jest naprawdę bardzo dużo. Taka nagroda na pewno motywuje, dodaje skrzydeł. Niewątpliwym plusem plebiscytu jest to, że osobę lub instytucję do konkursu może zgłosić każdy, dodaje Bartłomiej Skrzyński. Dlatego zachęcamy wszystkich ludzi, żeby rozejrzeli się dookoła, popatrzyli na innych ludzi, na instytucje, w końcu na firmy, szkoły. Czy może warto ich zgłosić, żeby były przykładem tego, jak włączać w główne nurty życia miejskiego osoby niepełnosprawne, a żeby być przykładem, jak być przyjaznym dla osób niepełnosprawnych. Szczegóły akcji oraz wniosek zgłoszeniowy znajdziecie na stronie internetowej www.wrocław.pl. Kandydatury można zgłaszać do 26 listopada. Rozwiązanie plebiscytu odbędzie się w pierwszym tygodniu grudnia.